Wilgman w końcu komentuje Miszczaka. Przyznam szczerze, że zeszłoroczne odejście Edwarda Miszczaka z TVN-u po tak wielu latach współpracy ze stacją było zaskoczeniem dla wszystkich. Większy szok przeżyli chyba jego pracownicy, aniżeli widzowie. I choć niektóre polsatowskie gwiazdy zaczęły drzeć o swój los. Zwłaszcza po tym, jak potoczyła się kariera Michala Wisniewskiego, 51 litrów i Katarzyny Skrzyneckiej, 53 litry. Przecinek w twoja twarz brzmi znajomo, wydaje się, że nowy dyrektor programowy nie szykuje spektakularnych zmian. Ba, ci, którzy pracowali z nim do tej pory, wspominają go bardzo cieplo. Dorota Wellman została przepytana przez Fakt, jak zareagowała, gdy media podali, że Edward Miszczak odchodzi z TVN-u. Pracowałam z Edwardem Miszczakiem przez 17 lat, więc to był długi związek, było dla nas szokiem. Ze odszedli do Polsatu. Nikt się nie spodziewał takiej decyzji. Obserwuję to. Co robi, jakie kroki podejmuje, myślę, że to jest spec od telewizji i czekam na to. Co pokazują w Polsacie, przyznam też szczerze, że jak patrzę na zdjęcia, na których jest dziennikarzami innej stacji, to czasami troszkę boli i jest przykro, przyznala. Dziennikarka nie ma pewności, że jej były szef na pewno nie zerwie kontaktu z zaprzyjaźnionymi gwiazdami. Chce ewentualnie ściągnąć je do Polsatu. Myślę, że każdy tak robi i pewnie on też będzie podejmował takie próby. Czy one będą udane? Czy nie to zależy, jaka ma koncepcję programowa w Polsacie, proszę też pamiętać. Zim w Polsacie jest też dużo wspaniałych osób, które mogę być winny, zaskakujący sposób wykorzystany przez Edwarda Miszczaka do nowych programów. To nie jest telewizja tworzona od początku, to telewizja, która ma już swoje gwiazdy i to własnie je będzie chciał promować, dodala.